Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku programu Łowcy Pompy. I dziś troszeczkę niekonwencjonalnie, bo nie ma z nami zawodnika, jest z nami bardzo znany youtuber, który specjalnie dla nas przyjechał dzisiaj z Bydgoszczy. Witamy serdecznie Simonte. Siemano. I teraz najważniejsza kwestia dzisiejszego odcinka, powiedz mi, co dzisiaj trenujemy, bo jak zawsze jestem przygotowany na wszystko, ale muszę się dowiedzieć, jaka to będzie partia. Ja Kasprowi zaproponowałem barki, bo to chyba jest jedyna partia, która u mnie dobrze wygląda na filmach i nie będziecie wtedy mnie hejtować, że źle wygląda. Więc ja proponuję barki, Kasper. Nie ma sprawy, ja barki mam najsłabsze, tak samo jak plecy, tak samo jak klatkę, więc możemy je dowalić. To będą moje trzecie barki w tym tygodniu, ale czego się nie robi dla kanału Fitness i oczywiście dla Was, więc zaczynamy ostro trenować. You can't fuck with my energy. Cease. I'ma make noise in the street. Please, all that fake love you can keep. Please, you can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Okej, dobra, jako że oboje z Simonte mamy przeszłość związaną z siatkówką. Ja przez 4 lata grałem w siatkówkę plażową w reprezentacji Polski. Tutaj kolega wychodzi się z siatkówki halowej. Oboje mieliśmy duże problemy z kontuzjami barków oraz stożkami rotatorów, więc pierwsze co zrobiliśmy przed treningiem barków, to dokładnie rozgrzaliśmy te struktury i zaczynamy od pierwszego siłowego, głównego ćwiczenia, jakim będzie wyciskanie hantli na bareczki. Simonte zaproponował to ćwiczenie. Wjeżdżamy. Dwie serie rozrzewkowe, dwie serie robocze. I'ma make noise in the street, please. All that fake love you can keep, please. You can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Jeez, I'ma make noise in the street, please. All that fake love you can keep, please. You can't fuck with my energy. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy jest to zbieg okoliczności, że te dwa hantle leżą tutaj pod moimi nogami, czy po prostu tak musiało być, ale wydaje mi się, że spróbujemy dzisiaj. Wypierdzielić je w jednej roboczej serii. Wjeżdżamy. Pierwsza robocza seria, ciężar właściwy. Zaczynamy. No ja jeszcze do 50 nie dorosłem, ale no za rok przyjadę, to może, tak, może mnie nauczysz. Dokładnie. Until it's mine, need profit to fill a pool. They talking like I'm a slip. They been a hated the kid. I'm incinerating the split. I renovated the stigma. The shit they say is a myth. I step on them like a signal. My blessing just got delivered. The pessimist looking sick of these demons is on my nerves. They heard that I'm about to get it. Running shit since the curb and I ain't close to being winded. Posted in the east, try to give a better way out. Dope on the beat just to see how much it weigh out. Rapped on the street, but I crush it in LA now. Got the family going up cause they stay down. Held my faith round, now shit immaculate. People brag about me, used to say couldn't imagine it. Now when they ask for shit, I answer with imagine it. And when they try to reach me, we gon' see how far that ladder gets. Please, I'ma make noise in the street, please. All that fake love you can keep, please. You can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Jeez, I'ma make noise in the street, please. All that fake love you can keep, please. You can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Żeby teraz rozwiać wszystkie wątpliwości, to nie jest wcale tak, że ja jestem niskim, małym kulturystą, tylko po prostu Simonte, ile masz wzrostu? 90, coś takiego, ma 92. No właśnie, więc to nie jest tak, że jestem 170-centymetrowym karłem, tylko po prostu kolega jest bardzo wysoki, dlatego mogę tak dziwnie przy nim wyglądać. A weźcie, nałóżcie mięso na takie wysokie... Wjeżdżamy, drugą serię
z nosów bokiem, z przytrzymaniem standardowo. Lecimy. Pompa powoli siedzi, jako że przez cały sezon łowców pompy byłem na tak zwanej agresywnej masie, czyli byłem spuchnięty jak księżyc. Teraz w końcu rozpocząłem redukcję, jestem już po dwóch pierwszych tygodniach, więc cieszę się, że coś tam zaczyna widać. Widać. I mam nadzieję, że na wakacje jakąś tam formę uda nam się Kasper, wypracować. Już są wakacje. To już za późno. Wakacje 2020 ewentualnie. You as a thugger, I'm quick to tell you I'm sick of muzzles. I'm here for trouble. I pick up the world and I drop it. Bitch, acknowledge my hustle. I'm out of my mind, my brain out of control. I'ma blow on a beat like you, powder your nose. Embody your bitter sense with a lot of destruction. But my mama loved me anyway, so you can't tell me nothing. Ain't I so fucking disrespectful? Aiming with a 38 special, I may bless you. Moving with a crew of deceptives in a SUV. I'm very sure that you will bleed. You try and test us. I direct my route just like a Tesla. Next up, push me to the clip, you might get edged up. Extra ammo for the doubters, know you effed up. I'ma get the whole thing, we applying pressure. Yeah, I'ma make noise in the street. Please, all that fake love you can keep. Peace, you can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Jeez, I'ma make noise in the street. Please, all that fake love you can keep. Please, you can't fuck with my energy. You can't fuck with my energy. Ok, jako trzecie ćwiczenie robimy sobie taką imitację ćwiczenia podciąganie sztangi wzdłuż tułowia. Używamy tutaj wyciągu dolnego, kładziemy się na ławeczce, żeby mocno wyizolować pracę mięśni ramiennych. No i głównie atakujemy tutaj bok, tył, barków, ale również pracuje bardzo dobrze przód. Z tym, że unikamy tego momentu, gdzie bujamy tułowiem, leżąc na ławce w retrakcji, mając ściągnięte łopatki, napięty brzuch. I pracujemy tylko odpowiednimi mięśniami, które chcemy w danym momencie przepracować. Posted in the east, try to give a better way out. Dope on the beat just to see how much it weigh out. Rapped on the street, but I crush it in LA now. Got the family going up. Przed chwilą z Kasperem rozmawialiśmy, że fajnym takim tipem do tego ćwiczenia jest to, żeby nie tylko ciągnąć do siebie, ale też żeby rozrywać na boki te linki, wtedy mocno pracują barki, żeby nie myśleć tylko o tym, żeby do góry, ale też na boki i zupełnie inaczej się czuje. Mind and muscle connection, czyli połączenie tego, co mamy tutaj, z tym, co tworzy się tutaj. Przede wszystkim myślimy o tym, co chcemy trenować i wtedy pompa jest nieziemska. Po długotrwałych rozmowach i negocjacjach doszliśmy do wniosku, że czas zrobić triset i teraz tak. Przetrenujemy sobie wszystkie trzy aktony barku w jednej takiej wydłużonej serii. Na początku zrobimy unoszenie linek wyciągu dolnego na przedni akton barku. Potem zrobimy wznos bokiem, tylko że sztangą. Będziemy mega pracować na wyizolowaniu mięśnia i kontrolowaniu ciężaru. I jako trzecie zrobimy sobie standardowe odwodzenie w pochyleniu na tylny akton barku. I tą kombinacją myślę, że zakończymy dzisiejszy trening. I ain't a bussin', aiming at all of you bucketheads and you as a thuggers. I'm quick to touch you, I'm sick of muzzles. I'm here for trouble, I pick up the world and I drop it. Bitch, acknowledge my hustle. I'm out of my mind, my brain out of control. I'ma blow on a beat like you, powder your nose. Embody your bitter sense with a lot of destruction. But my mama loved me anyway, so you can't tell me nothing. Ain't I so fucking disrespectful? Aiming with a 38 special, I may bless you. Moving with a crew of deceptives in a SUV. I'm very sure that you will bleed, you try and test us. I direct my route just like a Tesla. Next up, push me to the clip, you might get assed up. Extra ammo for the doubters, know you effed up. I'ma get the whole thing, we applying pressure. Yeah,
Dobra, więc teraz, jako taki killer na zakończenie treningów barków, zrobimy sobie dość niekonwencjonalne, jak to na nas przystało, ćwiczenie. Będzie to połączenie wznosów bokiem i wznosów przodem, po 25 ruchów na każdą strukturę. Umówmy się, po tyle ruchów, ile damy radę, nie? Bo to 25 nikt nie będzie liczył. Minimum 25 ruchów na każdą strukturę. Siadamy i teraz, zważając na to, że i boczny, i przedni akton barku pracuje mniej więcej od tej wysokości. Na dole w ogóle tak jakby jest mały angaż. Więc zadbamy o to, żeby i boczny, i przedni akton barku był w stałym napięciu mięśniowym, dlatego siadamy sobie wygodnie na ziemi i w momencie delikatnego kontaktu z podłożem podbijamy już ruch do góry, stwarzając maksymalną i stałą pracę na danej strukturze. To jest zajebiste na zakończenie treningu. Dlatego to robimy. I wjeżdżamy. Będzie pompa. Dobra, ja zaczynam. Dopięcie, dopieszczenie. Boczny akton barku, czyli to, co akurat w mojej kategorii, jaką jest męska sylwetka, jest chyba najbardziej istotne. Zaraz oczywiście przy wizualnie głównej prezencji klatce piersiowej. Poprzednią serię zaczynałem od boku, na przodzie już się wypaliłem, więc robię drugą serię i teraz zaczynam od przodu i kończę na boku. Jak mówię, wtedy wziąłem za duży ciężar i krzuk już nie chciałem tak pracować, jak powinien pracować, więc lecę od przodu. Myślę, że to ćwiczenie wystarczająco zabiło nasze barki. Były one przetrenowane na wysokiej intensywności, w wysokich zakresach powtórzeń, ale używaliśmy też przy pierwszym ćwiczeniu siłowym wielkiego ciężaru. Ja swoje czuję mocno, a ty? Ja też. Fajnie właśnie zacząć sobie od siłowego ruchu, a potem im dalej końca, jeszcze im bliżej końca treningu, tym bardziej właśnie takie małe smaczki, stałe napięcie, tak jak to przed chwilą, co siedzieliśmy. Nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja jak przed chwilą piłem wodę, to nie mogłem unieść ręki, nie? To wtedy znaczy, jest, że jest masakra, jest odcięcie. I ze swojej strony, jako przyszły dziennikarz, bo za rok zamierzam się obronić, serdecznie dziękuję za przyjaźń Simonte z dalekiej Bydgoszczy, za możliwość potrenowania, odkrycia nowych tajników treningowych, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze, że mogłem zobaczyć, jak trenuje on i na pewno w swoim systemie treningowym również umieszczę dane ćwiczenia ze słonecznego, bardzo ciepłego Wrocławia. Żegnają się Kasper Bąkiewicz, Szymon Strzałkowski, znany jako Simonte, Team Optimum Nutrition. Dziękuję serdecznie. To był piękny trening. Bum, przypinka, a łapa musi siedzieć. Dziękujemy serdecznie. Siemane.